Dzień dobry. Czy jestem słyszalna? Tak, pierwsze osóbki tutaj już szybciutko dają znać. Super. Dobrze, to gdyby się pojawiały jakieś kłopoty techniczne, to bardzo prosimy o napisanie na czacie, że albo brak głosu, albo brak obrazu i wtedy będziemy reagować. Super, głośno i wyraźnie. Dobrze. W takim razie witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Abramczyk i temat mam taki trochę śmieszny. Znowu się czepiliśmy tego nieszczęsnego Jasia, a w dodatku dwa życia Jasia. Jaś wiedzie podwójne życie, czyli chodzi na język angielski do szkoły swojej publicznej i po południu uczęszcza na zajęcia językowe w Waszych wspaniałych szkołach. I teraz, co z tych wszystkich zmian w systemie oświaty może wyniknąć dla edukacji Jasia w szkole językowej? Tym się głównie będziemy teraz zajmować i już mówię dokładnie, o czym poopowiadam. Najpierw powiem właściwie, czego Jaś się będzie uczył na tych lekcjach języka obcego w zreformowanej szkole. Myślę, że to bardzo ważne, żeby wiedzieć, bo Państwo możecie w swoich szkołach to, czego Jaś się powinien nauczyć, i uzupełniać, i wzbogacać. Druga kwestia, o której chcę powiedzieć, to jakimi metodami będą pracować nauczyciele Jasia, albo właściwie powinni pracować nauczyciele Jasia, czyli co się będzie w tych szkołach na edukacji językowej działo. Powiem również, bo to jest taka ważna kwestia, ten egzamin ósmoklasisty, nie tyle dla Jasia, co dla jego rodziców. Mówię to z punktu widzenia rodzica, sama nim jestem, moja córka już będzie przystępować do tego egzaminu i też już rozmyślam, co zrobić, żeby była dobrze przygotowana i czy szkoła, sama szkoła publiczna jest w stanie to zrobić w takim stopniu, jak zostały postawione wymagania egzaminacyjne. No i na koniec chciałabym się właśnie odnieść do kwestii, czego w zakresie kształcenia językowego oczekują rodzice i powiem to troszkę z punktu swojego jako rodzica, a troszkę właśnie w odniesieniu do tych zmian, o których będę mówiła. Jeśli będziecie mieć pytania, to o ile zdążę podczas webinarium, to na te, które się pojawią na czacie, spróbuję odpowiedzieć, chociaż przyznam się, że nie jestem w stanie na bieżąco czytać cały czas pytań z czatu i na nie odpowiadać i równocześnie mówić. Jeśli nie zdążymy, to na koniec podam stronę Pearsona, na której będzie można wszystkie pytania, które Państwa dręczą, nurtują, frapują, zadać. To taka będzie umowa, trochę demokracja sterowana, czyli ja mówię, jak będzie, a Państwo przystajecie z pewnością na to. Na początku chciałabym się odnieść do takich aktów prawnych, które uregulują, właściwie już regulują działanie systemu edukacji, a które mogą pośrednio wpływać na pracę szkół językowych. No na pewno to są wszystkie ustawy. Ustawa Prawo Oświatowe, ustawa Przepisy Wprowadzające i ustawa o systemie oświaty, bo ona została, ale w jeszcze większym stopniu to są rozporządzenia. I na pewno istotne jest dla nas rozporządzenie o podstawie programowej, bo tam jest powiedziane, czego uczeń ma się nauczyć. Na pewno istotne dla Państwa jest wiedza, ile godzin uczeń w szkole publicznej języka obcego będzie miał, bo Państwo to możecie uzupełniać. Na pewno istotne jest rozporządzenie o egzaminie ósmoklasisty, bo z pewnością wiele szkół zaoferuje takie kursy przygotowujące do tego egzaminu. No i ostatnie rozporządzenie, o którym tutaj chciałabym powiedzieć, to rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. I tutaj już dla Państwa bardzo istotna wiadomość. Jak wiecie, zaczęliśmy później, bo zaczęliśmy 4 września, a kończymy bardzo wcześnie, 22 czerwca. I z mojego doświadczenia wynika, słuchając wypowiedzi rodziców na zebraniach u mojej córki,
Odnoszę wrażenie, że rodzice nie są chętni temu, by zajęcia w szkole językowej wychodziły poza ten rok szkolny, bo już wtedy o nic nie słyszę. A proszę spróbować odświeżyć. Czy inne osoby słyszą? Dzień dobry, tak. Tu pani Agata pisze, że słychać. Wracam do kwestii, o której mówiłam. Rodzice nie są zbyt chętni, żeby te zajęcia w szkołach językowych toczyły się po zakończeniu roku szkolnego, bo dość często jest już zaplanowany jakiś urlop, wspólny wyjazd, więc może warto się w ten rok szkolny wkomponować. Kolejna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to to rozporządzenie daje dyrektorom szkół podstawowych możliwość określenia w roku szkolnym dodatkowych dni wolnych. Tych dni wolnych może być aż 10, więc jeśli Państwo wynajmujecie lokal w placówkach publicznych, to warto zwrócić uwagę na kalendarz roku szkolnego w danej placówce, żeby po prostu nie zaplanować sobie zajęć w takie dni, które są w placówce wolne i w których ona jest po prostu wtedy nieczynna. To, co się zadzieje, jeśli chodzi o najbliższe lata, to Państwo już wiecie, bo to się dzieje, tak? Wystartowała ośmioklasowa szkoła podstawowa, klasy drugie i trzecie gimnazjów albo funkcjonują w gimnazjach, które będą wygaszone, albo funkcjonują przy szkołach podstawowych, albo zostały włączone do szkół podstawowych. Natomiast za 2 lata wystartuje nam 4-letnie liceum, 5-letnie technikum. W tym roku wystartowała również pierwsza klasa szkoły branżowej, ale na podbudowie gimnazjum. Dopiero za 2 lata wystartuje pierwsza klasa szkoły branżowej na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej. Po niej uczniowie będą mogli chodzić do 2-letniej szkoły branżowej 2. stopnia i również przystępować do matury. I teraz, jeśli Państwo organizujecie kursy dotyczące egzaminu maturalnego, to w najbliższych latach nic się nie zmieni w kwestii egzaminu maturalnego. Nowa formuła egzaminu zostanie przygotowana dopiero dla tych szkół, o których mówię, a skoro 4-letnie liceum wystartuje za 2 lata, no to 6 lat mamy do nowej formuły egzaminu. Czyli tak jak Państwo przygotowywaliście w swoich szkołach przygotowanie do egzaminu maturalnego, jeśli takie grupy macie, to to wszystko zostanie tutaj po staremu. Egzamin gimnazjalny zostaje po staremu do końca istnienia gimnazjum. Odstąpiono natomiast od tego, że w roku 2018 miał się liczyć wynik egzaminu rozszerzonego, jeśli chodzi o gimnazja. To jest związane z tym, by za 2 lata ujednolicić w miarę rekrutację do szkół ponadpodstawowych, ponieważ egzamin ósmoklasisty będzie miał tylko 1 poziom, to musiało być. O, znowu są jakieś problemy, tu czytam cały czas na czat, zerkam, nie słychać. Proszę o sygnał, czy słychać? Słychać, pani Dominika nam pisze, że słychać. Jak ktoś ma problemy z tym, że nie słyszy, to ja proponuję sobie odświeżyć stronę, bo czasami to działało przy ostatnich webinariach. Czyli egzamin ósmoklasisty, wracam do wątku, będzie na 1 poziomie, więc no byłoby troszkę tak niesprawiedliwe, gdyby gimnazjaliści mieli przeliczane punkty z rozszerzenia, natomiast ósmoklasiści tylko z egzaminu na tym 1 poziomie. Czyli tutaj Państwo w tych grupach, o ile takie prowadzicie, nie musicie się denerwować, przygotowywać na nowo programów. Wszystko idzie po staremu. Tą nowością będzie egzamin ósmoklasisty i za chwilę do niego dojdziemy. Jeśli chodzi teraz, proszę Państwa, o liczbę godzin w szkołach publicznych, to nie jest tak źle właściwie. Taka pierwsza zmiana to taka, która potraktowała każdy język oddzielnie, czyli już nie będą dyrektorzy samodzielnie dzielić puli godzin przydzielonych na cykl nauczania, tylko na każdy język jest przewidziany tygodniowy wymiar godzin. I teraz to, czego zazdrościmy szkołom językowych, my nauczyciele ze szkół publicznych,
to możliwość tego, że oferujecie Państwo małe grupki. W szkołach publicznych oczywiście ta kwestia nie uległa jakiejś wielkiej poprawie. W klasach 1-3 dzieci się będą uczyć nadal w całej klasie, czyli nie ma podziału na grupy. Natomiast od klasy 4 począwszy jest możliwość podziału na grupy, ale proszę zobaczyć, właśnie to rozporządzenie o ramowych planach nauczania mówi, że taka grupa może liczyć, czy to międzyoddziałowa, czy wewnątrz klasy, jeżeli jest cała klasa do 24 uczniów, to nie ma obligatoryjnego podziału na grupy, czyli to jest bardzo duża grupa. Więc to jest oczywiście atut szkół językowych, popołudniowych, gdzie dziecko może uczyć się w małej grupie, zwłaszcza, że nadrzędnym celem kształcenia językowego określonym w podstawie programowej jest komunikacja i ustna, i pisemna. Tych godzin nie jest tak mało tak naprawdę. W klasach 1-3 po 2 godziny tygodniowo na pierwszy język obcy. W klasach 4-8 po 3 godziny na język pierwszy, na pierwszy język obcy, z reguły to jest język angielski. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że drugi język obcy zaczyna się dopiero począwszy od klasy 7 i jest tylko w wymiarze po 2 godziny. I tu jest chyba szansa też dla szkół językowych na zaoferowanie uczniom szybszego rozpoczęcia edukacji językowej w zakresie drugiego języka obcego, zwłaszcza, że tu było bardzo dużo postulatów od rodziców na poziomie przygotowywania tego rozporządzenia o ramowych planach nauczania, zresztą nie tylko rodziców, ale ze strony nauczycieli również. Wszyscy liczyli, że ta edukacja językowa w zakresie drugiego języka obcego zacznie się co najmniej od klasy 5, jak nie 4. No tymczasem mamy dopiero od klasy 2. W liceum też, jak Państwo widzicie, na pierwszy język obcy po 3 godziny, na drugi język obcy po 2, w technikum na pierwszy język obcy przez pierwsze 3 lata po 2 godzinki, w 4 i w 5 klasie po 3 godziny. Ten drugi język obcy zarówno w liceum, jak i w technikum to jest 8 na cykl, czyli w liceum łatwo podzielić po 2 godziny tygodniowo, czyli znowu mniej tego drugiego języka obcego. Przy czym zasada jest też taka, że uczeń powinien kontynuować pierwszy język obcy jako pierwszy w szkole ponadpodstawowej. Są tylko dwa odstępstwa od tej zasady. W branżowej szkole, jak Państwo tu widzicie na tych dwóch wykresach, mamy branżową szkołę pierwszego stopnia na podbudowie gimnazjum i branżową szkołę na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej. Ta branżowa na podbudowie gimnazjum ruszyła, tu jest tylko jeden język obcy, czyli no, znowu taka szansa troszkę dla szkół językowych, dlatego że może się okazać, iż części rodziców żal będzie po prostu rozpoczętej nauki w klasie 7 i 8 i niekontynuowanej w szkole ponadpodstawowej, w tym wypadku szkole branżowej, bo z reguły, tak jak powiedziałam, będzie to kontynuowany pierwszy język obcy, on jest tylko w wymiarze jedna lekcja w tygodniu w pierwszej klasie, dwie w drugiej, jedna w trzeciej. Później będzie troszkę lepiej, o jedną godzinę więcej, ale to dopiero jak już przyjdą uczniowie po szkołach podstawowych. Z tych zmian, proszę Państwa, które weszły, pojawiła się taka możliwość tworzenia w szkole podstawowej klas dwujęzycznych. Ja bym jednak tutaj bardziej patrzyła na możliwość przygotowania się dzieci, jeśli mam patrzeć na szkoły językowe, na możliwość przygotowania się do klas dwujęzycznych oferowanych w szkołach ponadpodstawowych, bo one mogą być oferowane w bardzo różnych odcieniach, nazwę to tak. Oczywiście może być start od zera w oddziale zerowym, który będzie powstawał za 2 lata, ale to będzie dotyczyło raczej tego drugiego języka obcego. Natomiast wszystkie
wszyscy uczniowie będą mogli brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych i może być to kontynuacja dwujęzyczności w zakresie pierwszego języka, może być kontynuacja dwujęzyczności w zakresie drugiego języka, ale może być też taka sytuacja, że dziecko nie miało dwujęzyczności w szkole podstawowej, a będzie chciało startować do takiego oddziału. No i te dzieci też mogą potrzebować dodatkowego kształcenia językowego i na to bym też zwróciła uwagę, myśląc o budowaniu strategii oferty swojej szkoły językowej. Podstawa programowa, tak tutaj mignęłam ten slajd tytułowy, czyli czego ten nasz uczeń, który przyjdzie do nas po południu, będzie uczony, czego się będzie uczył na lekcjach języka obcego w szkole. Jeśli chodzi w ogóle o dokument podstawa programowa, to tu nie mamy żadnej rewolucji, jest ewolucja, wygląda tak samo, zawiera cele, treści, warunki realizacji. Różnica jest taka, że już nie są zalecane sposoby, tylko obligatoryjne warunki i sposób realizacji podstawy programowej. I teraz, co się zmieniło, proszę Państwa, w szkołach podstawowych? Nie będę tu mówiła, co się zmieniło w szkołach ponadpodstawowych, bo jest dostępne nagranie z webinarium o modyfikacjach w podstawie programowej w szkołach ponadpodstawowych i można sobie bardzo dokładnie je obejrzeć i prześledzić te zmiany, ale jest to tak jakby piosenka przyszłości, bo to dopiero ta podstawa za 2 lata. Natomiast już działa podstawa w szkole podstawowej. I teraz, proszę Państwa, na pierwszym etapie edukacyjnym wprowadzono obligatoryjne zakresy leksykalne. Myślę, że też warto wiedzieć, jakie. Wyświetlają się Państwu na slajdzie. Ja i moi bliscy, rodzina, przyjaciele, moje miejsce zamieszkania, moja szkoła, jedzenie, mój dzień, moje zabawy, tradycje, samopoczucie, przyroda itd., itd. Te wszystkie zakresy uczeń musi w klasach 1-3 mieć zrealizowane. Więc warto wiedzieć, co realizuje w szkole, żeby móc również swoją ofertę w tym zakresie wzbogacić, bądź też uzupełniać to, co jest oferowane w szkole. Druga modyfikacja w podstawie programowej to kwestia uwzględnienia w całości podstawy przy każdym zakresie tematycznym kompetencji interkulturowej. Czyli jak dawniej mieliśmy jako 15 zakres leksykalny wiedzę o krajach nauczonego obszaru językowego, to teraz praktycznie przy każdym zakresie leksykalnym należy stwarzać możliwość właśnie podnoszenia tej kompetencji interkulturalnej i wzbogacania ucznia o tą właśnie podstawową wiedzę o krajach, społecznościach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym. W dodatku należy to robić w kontekście kultury własnej, czyli jak uczeń się uczy o świętach, to prawdopodobieństwo, że on będzie Anglikowi opowiadał o świętach, jak się obchodzi święta w Anglii, jest dosyć małe w porównaniu z prawdopodobieństwem, że będzie opowiadał angielskiemu rówieśnikowi o tym, jak to się w Polsce obchodzi te święta, więc tu ma być właśnie ten kontekst i ta świadomość między związku między kulturą własną i obcą. Kolejna modyfikacja w podstawie programowej, o której warto wiedzieć, to rozszerzenie repertuaru form pisemnych, które uczeń powinien umieć tworzyć. Ja mam dosyć duży kontakt z nauczycielami właśnie szkół publicznych i wiem, że tutaj oni są zaniepokojeni tą ilością form, które uczeń powinien tworzyć. W dodatku te formy, które uczeń powinien tworzyć, powinny mieć określoną jakość. I ta jakość, ta zmiana jakościowa dotyczy spójności i logiki tworzonych przez ucznia form. Wszyscy egzaminatorzy wiedzą, że czasami uczniowie pisali, takie egzaminatorzy gimnazjalni czy maturalni, jeśli mieli stworzyć jakąś wypowiedź krótką, typu wiadomość, czy maila, czy też jakieś ogłoszenie, to tworzyli takie oderwane, pojedyncze zdania, niepowiązane ze sobą i my przyznawaliśmy za to punkty. Teraz uczeń ma tworzyć wprawdzie krótkie,
i proste, ale jednak spójne i logiczne wypowiedzi pisemne. I proszę zobaczyć, ma umieć tworzyć i notatkę, i ogłoszenie, i zaproszenie, i życzenia, i wiadomość, i SMS, i pocztówkę, i maila, i historyjkę, i list prywatny, i wpis na blogu. I oczywiście mówienie jest przed pisaniem, natomiast myślę, że dobrze by właśnie to pisanie się również na zajęciach pojawiało. Kolejna kwestia, która została zmodyfikowana w podstawie, to repertuar funkcji językowych. I teraz, proszę Państwa, wydaje się też, że tych funkcji jest dużo. I gdybyśmy mieli tak porównać, to jak było, a jak mamy, to rzeczywiście tych funkcji jest więcej. Natomiast one zostały najzwyczajniej w świecie uporządkowane, czyli akcja, reakcja. Prosi o radę, udziela rady. Prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia. Zostały uporządkowane, uszczegółowione. Państwo wiecie, że w bardzo krótkim komunikacie może się kryć wiele funkcji realizowanych przez ucznia za pomocą tego komunikatu i ja myślę, że my wszystko to robiliśmy, ale też warto się z tym repertuarem zapoznać i tutaj działać na rzecz tego, by uczeń posiadał określone zasoby struktur językowych umożliwiających mu realizację właśnie tych funkcji językowych. Zmieniła się też w podstawie dokształcenia w szkole podstawowej nomenklatura. Każdorazowo zakres tematyczny został ujęty szerzej, czyli była szkoła, teraz jest edukacja. Był dom, teraz jest miejsce zamieszkania. Było życie rodzinne i towarzyskie, teraz jest życie prywatne. Te szersze pojęcia zastosowano po to, by dać nauczycielom więcej swobody, dlatego że jeżeli mamy pojęcie edukacja, to my więcej różnych aspektów możemy sobie w tym zakresie tematycznym zrealizować i chodzi tu o to właśnie, żeby była ta swoboda, wybór, jeżeli znajdziemy w zakresie edukacja ciekawy tekst o zajęciach pozaszkolnych, to również jest to, mieści się to w zakresie edukacja. Natomiast w zakresie szkoła, no niekoniecznie, czyli znowu jest takie doprecyzowanie. No i przy poszczególnych aspektach, przy poszczególnych zakresach tematycznych dodano nowe aspekty, na przykład przy zakresie zakupu usługi, na czerwono macie Państwo wyświetlone, pojawia się kwestia środków płatniczych. Warto prześledzić, żeby zobaczyć też, ile się zmieniło. Przy tej podstawie wskazano również orientacyjne poziomy w odniesieniu do europejskiej skali opisu kształcenia językowego, które uczeń powinien osiągnąć po danym etapie edukacyjnym. Teraz proszę Państwa, po szkole podstawowej, no ten poziom nauczyciele uważają, że jest bardzo wysoki, bo to jest A2+ w zakresie wszystkich sprawności, a B1 w zakresie rozumienia ze słuchu. W ogóle podstawa jest zbudowana tak, że zawsze te produktywne umiejętności są oczekiwane na nieco niższym poziomie niż te receptywne. I przyznam się, że jak rozmawiam z nauczycielami szkół podstawowych, to oni boją się tego poziomu, mówią, że to jest bardzo wysoki poziom wymagany. Mi się wydaje, że jest to poziom do osiągnięcia, no zakładając, że ta praca przebiega bardzo systematycznie i w wyrównanej grupie. No a tak w szkole publicznej nie zawsze jest, bo im wyżej, im wyższa klasa, to różnice robią się coraz większe, chociażby z tego powodu, że część uczniów uczęszcza właśnie na zajęcia dodatkowe. W podstawie znajdziecie też Państwo elementy doradztwa zawodowego. Nie ma tu żadnych takich dodatkowych zadań dla nauczyciela, po prostu w aspekcie praca zostały dodane, w zakresie tematycznym praca zostały dodane takie aspekty jak warunki pracy, praca dorywcza czy wybór zawodu. Ja myślę, że Państwo to też realizowaliście. No i tak jak powiedziałam, zostały wskazane w podstawie również obligatoryjne warunki i sposoby realizacji tejże podstawy.
I teraz, co się w związku z tymi warunkami ma zadziać, albo co się będzie dziać, albo może już się dzieje? Nadrzędny cel, tak jak powiedziałam, kształcenia językowego to skuteczne porozumiewanie w mowie i piśmie i na to bym zwracała uwagę również przy budowaniu swojego programu zajęć czy planowaniu zajęć z grupą w szkole językowej. Tak jak powiedziałam, bardzo ważna jest ta kontynuacja pierwszego języka zarówno po pierwszym etapie edukacyjnym, jak i w szkole ponadpodstawowej pierwszego jako pierwszego, czyli zapewnienie tej ciągłości. I tak jak tu Państwo czytacie, nauczyciele mają się właśnie kształcić w grupach o zbliżonym poziomie edukacyjnym, ale jak Państwo wiecie, bo już to powiedziałam, no te grupy są jednak dosyć liczne i myślę, że szkoły publiczne akurat z tym mogą mieć problem. Kolejna taka kwestia, bardzo istotna, to wskazanie w podstawie, że językiem lekcji na danym języku obcym ma być tenże język obcy. W szkołach językowych, popołudniowych, z reguły tak się dzieje, że lektorzy mówią do uczniów w języku, którego nauczają. W szkołach publicznych nie zawsze się tak działo i ten zapis ma spowodować, że tak się będzie to toczyło. Jak widzicie Państwo, nauczyciele zostali zobligowani do diagnozy formalnej i nieformalnej, czyli udzielania uczniowi informacji na bieżąco. Państwo również udzielacie w szkołach językowych informacji zwrotnej. Każda szkoła ma swoją wypracowaną strategię, więc tutaj ja się do tego nie będę odnosić. W szkołach mają również się odbywać wydarzenia związane z językiem. Wiele szkół językowych, zwłaszcza takich dla maluchów, realizuje różnego rodzaju wydarzenia związane z językiem obcym, czy to organizują przedstawienia, czy jakieś koncerty dla rodziców. Teraz ma się to zadziać również w szkołach publicznych. No i nauczyciele w szkołach publicznych mają pracować w odpowiednio wyposażonych pracowniach z dostępem do internetu, do technologii informacyjno-komunikacyjnych, mają zapewniać kontakt z autentycznym językiem i myślę, że to samo powinno dotyczyć szkół językowych, a to wszystko ma właśnie służyć tej skutecznej komunikacji, o której rodzic myśli, bo i owszem, jak jest z uczniem na wczasach i za granicą i chce, żeby dziecko zamawiało potrawy w języku obcym, którego się uczy. Natomiast tak naprawdę rodzic, z przykrością trzeba to stwierdzić, ale postrzega sukces na języku obcym po pierwsze przez oceny, które uczeń przynosi, czyli jeżeli wysyła rodzic dziecko do szkoły językowej popołudniowej, to jest dla niego bardzo ważne, czy te zajęcia w tej szkole przyczyniają się do tego, że w szkole, do której uczęszcza, również dobrze sobie radzi na języku obcym. No i dla rodziców niewątpliwie sukces egzaminacyjny jest bardzo istotną kwestią i ten egzamin ósmoklasisty, do którego uczniowie przystąpią po raz pierwszy za 2 lata, jest teraz taką, myślę, ważnym tematem dla rodziców. Ten egzamin, proszę Państwa, to będzie taki egzamin, do którego będzie przystępować każdy uczeń kończący szkołę podstawową, ale on nie ma progu zaliczenia. Ale przystąpienie do tego egzaminu warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Jak widzicie Państwo, uczeń będzie przystępować z języka obcego i teraz to jest ważna informacja dla lektorów i osób prowadzących szkoły językowe. Uczeń ma prawo wyboru. Niezależnie od tego, że jednego języka uczył się na przykład 8 lat, a drugiego tylko 2 lata, ma prawo przystąpić albo z tego języka, albo z tego języka do egzaminu właśnie ósmoklasisty, więc tu jest pole do popisu dla szkół językowych w przypadku tych uczniów, którzy będą wybierać ten drugi język. Do 30 września roku, w którym uczeń będzie przystępował do egzaminu, wraz z rodzicami zadecyduje, jaki to będzie język obcy. To musi być oczywiście język obcy wybrany spośród
tych, których uczeń obligatoryjnie uczy się w szkole swojej, do której uczęszcza. Czyli jeżeli mamy grupy z innych języków i uczniowie nie mają danego języka w swojej szkole podstawowej, to nie będą mogli przystąpić z niego do egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty zostanie przygotowany z tej puli języków, które się Państwu wyświetlają, czyli angielski, włoski, ukraiński, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i z tych języków uczeń może zdawać egzamin ósmoklasisty. Żaden certyfikat językowy nie będzie zwalniał ucznia z egzaminu ósmoklasisty, tylko tytuł laureata przedmiotowej olimpiady bądź konkursu przedmiotowego o zasięgu ogólnopolskim. Tu będzie lista oczywiście tych konkursów, które będą zwalniać ucznia z egzaminu. Tak jak wcześniej wspomniałam, poziom tego egzaminu to, proszę Państwa, poziom A2 plus B1. Nawet jeśli uczeń jest tylko jeden poziom egzaminu, nie ma opcji przystąpienia do egzaminu z dwóch języków obcych, dlatego że ten egzamin będzie się odbywał w trzecim dniu sesji egzaminacyjnej i w tym samym czasie dla wszystkich języków. I ten poziom egzaminu będzie się plasował w odniesieniu do podstawy programowej 2.1, czyli do tej podstawy, która zakłada kształcenie od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy ósmej szkoły podstawowej włącznie, czyli pierwszy język obcy tak naprawdę. Realizacja podstawy do pierwszego języka obcego powinna gwarantować sukces na tym egzaminie ósmoklasisty. W przypadku drugiego języka ta podstawa nie gwarantuje przygotowania do tego egzaminu, natomiast uczeń ma prawo wybrać sobie język. Czyli tutaj nie ma zamknięcia drogi. Oczywiście robi to na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność wraz z rodzicami. Tak jak powiedziałam, nie ma tu progu zaliczenia. Mimo to ten egzamin jest ważny dla rodzica, dlatego że on będzie składową do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jednym z elementów, które będą brane do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, więc rodzicom będzie zależało na tym, by ten egzamin wypadł dobrze. I teraz tutaj czytam sobie pytania A2 plus B1 po 8 klasie, a matura, proszę Państwa. No, matura to w zależności od poziomu, bo w maturze na poziomie rozszerzonym to jest już B2 łamane na C1, a w maturze na poziomie podstawowym to jest B1 plus łamane aż na B2, czyli no jest tutaj, proszę Państwa, wzrost poziomu, tyle że tak jak powiedziałam, ta matura to dopiero za 6 lat. O jeszcze jednej kwestii chcę powiedzieć. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma świadomość, że za 2 lata przystąpią do tego egzaminu uczniowie, którzy nie przeszli całej podstawy programowej 2.1, dlatego że te dzieci zrealizowały podstawę programową starą dla drugiego etapu edukacyjnego, czyli klas 4-6. I teraz wchodzą do klas siódmych i właściwie siódma, ósma zostaje im na uzupełnienie tutaj tej podstawy programowej. W związku z tym zachęcam Państwa do obejrzenia informatora, bo już się ukazał na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jest bardzo dokładny informator dotyczący egzaminu ósmoklasisty i do wyczytania poziomu tego egzaminu na nadchodzące lata z zadań. Obejrzyjcie sobie Państwo zadania i wtedy zobaczycie, na jakim poziomie ten egzamin będzie przebiegał. W moim odczuciu to nie jest poziom A2 plus B1, aczkolwiek myślę, że z każdego poziomu zadanie się pojawi. Co na tym egzaminie jeszcze się zmieni, proszę Państwa? W każdej części będzie zadanie otwarte i w rozumieniu ze słuchu, i w rozumieniu tekstu pisanego, czytanego, i w środkach językowych. No i oczywiście zadanie napisanie to zadanie otwarte, czyli zadania otwarte zajmą nam 40% arkusza. Sprawdzane umiejętności. No oczywiście one wynikają wprost z podstawy programowej.
I tak jak Państwo tu widzicie, ten arkusz zostanie podzielony w miarę równo, tak? Czyli rozumienie ze słuchu 20-25%, znajomość funkcji językowych 15-20% i tak dalej. Jednym okiem czytam Państwa uwagi na czacie. Dlaczego certyfikaty językowe nie zwalniają uczniów z tych egzaminów? Ponieważ certyfikaty językowe są płatne i nie ma tu równości szans, tak? Dziecko, którego rodzice nie mogą zapłacić za taki certyfikat, nie mogłoby być zwolnione, mimo że być może posiada te same kompetencje, które posiada dziecko, którego rodziców stać na taki certyfikat. Natomiast udział w olimpiadzie przedmiotowej jest bezpłatny dla wszystkich. Tutaj tylko z tego powodu wszyscy mają świadomość, że certyfikat językowy to jest wielka sprawa, natomiast nie, z tego powodu nie ma przyzwolenia na to, by certyfikaty zwalniały. Widzicie tu już Państwo te sprawdzane umiejętności, ich udział w wyniku sumarycznym, tak, zapisanie na przykład 20% punktów. I ja pozwoliłam sobie, żeby tu Państwa nie zadręczyć tym egzaminem, ponieważ też było webinarium dotyczące samego egzaminu ósmoklasisty. Jest już dostępny informator. Zawiera naprawdę bardzo bogaty wachlarz przykładowych zadań. Zachęcam do skorzystania na zajęciach z tych zadań. To nie będę tu Państwu bardzo dokładnie każdego zadania po zadaniu omawiała, natomiast chcę pokazać zadania otwarte, dlatego że to jest to nowe w stosunku do egzaminu gimnazjalnego. No i jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu, to zobaczcie Państwo, uczeń na przykład będzie słuchał krótkiego wywiadu ze zwyciężczynią programu MasterChef Junior i na podstawie informacji zawartych w nagraniu będzie uzupełniał luki w notatce i te luki będzie uzupełniał w języku angielskim, czyli musi wysłuchać określonej informacji i wpisać tutaj do tej przygotowanej już częściowo informacji te, których brakuje. Z chwileczkę się odniosę też do tego, jak to będzie oceniane, bo tu jest prawdopodobieństwo takie, że uczeń informacji dobrze wysłucha, natomiast napisze na przykład z błędami. I będzie różnica w ocenianiu właśnie określonych części egzaminu, za chwileczkę o tym powiem. Może być też takie bardzo tradycyjne sprawdzanie tak naprawdę rozumienia ze słuchu, czyli udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania do usłyszanego tekstu. Myślę, że to wszyscy Państwo robiliście, robicie i nie jest to dla Państwa jakieś bardzo nowe zadanie. Jeśli chodzi o reagowanie, to przykłady zadań mogą wyglądać tak, jak się Państwu wyświetlają. Jest kwestia osoby X, brakuje części odpowiedzi osoby Y i tu uczeń również uzupełnia lukę. Właściwie to samo mogłabym powiedzieć, że to jest zadanie dziewiąte. Tyle, że z materiałem wizualnym przy okazji i jedna kwestia jest umieszczona w chmurce, jest w całości uzupełniona, drugą musi uczeń uzupełnić. Inny przykład zadania na reagowanie, i to jest chyba nowe dla Państwa, przynajmniej tak mi się wydaje, to takie zadanie, gdzie jest dialog i fragmentów dialogu po prostu brakuje. Właściwie można rozbić zadanie na takie, jak mieliśmy na poprzednim slajdzie, gdzie są pojedyncze akcja, reakcja. Tu mamy bardziej złożony tekst, bo całościowy. I uczeń uzupełnia. Jak widzicie Państwo, jest to sprawdzane w kontekście. Jeśli chodzi o rozumienie tekstów pisanych, to podobnie jak było przy zadaniu na rozumienie ze słuchu, uczeń ma przeczytać tekst, a później ma luki i ma uzupełnić te luki zgodnie z informacjami zawartymi w tekście. W tym wypadku, w tym przykładzie zadania, ma uzupełnić te luki w języku angielskim. Inny przykład na rozumienie tekstów pisanych. Mamy tekst
i są początki wypowiedzi i również uczeń na podstawie przeczytanego tekstu te wypowiedzi uzupełnia. W przypadku środków językowych, to jest ta część, która w egzaminie gimnazjalnym, no mimo że zadania były zamknięte w większości, na poziomie podstawowym zdecydowanie tak, to jest ta część, która jest piętą achillesową naszych uczniów i myślę, że polem do popisu dla Państwa w szkołach językowych. Znajomość leksyki i gramatyki sprawdzana w kontekście. Nie jest sztuką sprawdzić, czy uczeń umie odmieniać czasownik. On go nawet nam zapisze, tą odmianę. Natomiast jeżeli ten czasownik jest do uzupełnienia w zdaniu, a jeszcze gorzej w kontekście, w otoczce wielu zdań, to uczniowie mają nie wiedzieć, czemu z tym kłopot. Nie potrafią na przykład sobie wyczytać, że skoro w poprzednim zdaniu podmiotem był Piotr, to w następnym zdaniu to jest on. Czyli nie potrafią do rzeczownika stworzyć sobie zaimka osobowego zastępującego tenże rzeczownik. Być może wynika to z praktyki, jaką stosują teraz sami, jak piszą, no bo są to krótkie jakieś tam SMS-y, krótkie formy. Natomiast tu zawsze, proszę Państwa, ta leksyka i gramatyka jest sprawdzana w kontekście i tak jak Państwo widzicie, uczeń ma podane formy w przypadku zadań zamkniętych ABC i tylko ma dobrać do luki i to jest jeszcze stosunkowo proste, a i tak uczniowie tu popełniają błędy. Natomiast w zadaniach otwartych zdecydowanie jest trudniej, bo uczeń sam musi wpaść na to słowo, które jest do uzupełnienia w tekście. Jak widzicie, tu rodzaje zadań mogą być różne, bo to może być i parafraza, i tłumaczenie, i układanie fragmentów zdań z podanych elementów, i tłumaczenie fragmentów zdań, czyli elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Także tutaj uczniów należałoby na te zadania również przygotować. Tu macie Państwo przykład tłumaczenia fragmentów zdań, czy też drugi przykład układanie fragmentów zdań z podanych elementów, przy czym uczeń będzie w każdorazowo wpisywał maksymalnie 3 wyrazy, co nie znaczy, że przedimek czy na przykład rodzajnik w języku niemieckim będą podane. Tu uczeń będzie musiał na przykład przyimek sam znać, jaki trzeba wpisać, by powstało właściwe, poprawne, logiczne zdanie. I w przypadku właśnie znajomości środków językowych, tu jest wymagana 100% poprawność. To jest system zero-jedynkowy. Albo wszystko dobrze i ma wtedy jeden punkt, albo mankamencik, mały nawet, i jest już 0 punktów. Właśnie o tym Państwu chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o to ocenianie zadań. W przypadku zadań zamkniętych ABC czy dobierania nie ma problemu. Jeśli dobrał poprawnie, no to dostaje jeden punkt. Jeśli niepoprawnie bądź nie dobrał wcale, 0 punktów. Przy ocenianiu zadań otwartych, sprawdzających znajomość środków językowych, powiedziałam, że jest wymagana pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna, czyli rzeczywiście 100% poprawne rozwiązanie dostanie jeden punkt, każde inne 0. Natomiast pokazałam Państwu przykłady zadań otwartych na rozumienie ze słuchu czy rozumienie tekstów pisanych, albo też funkcji językowych. I tam też uczeń samodzielnie będzie wpisywał rozwiązanie, bo zadanie jest otwarte i ma możliwość popełnienia chociażby błędu ortograficznego. I tutaj nie jest wymagana 100% poprawność. Tutaj odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem i wskazywać nam jednoznacznie, że zdający zrozumiał tekst. I to znowu pozwolę sobie Państwa odesłać do informatora, dlatego że tym razem w informatorze mamy bardzo szczegółowe, opisane zasady oceniania egzaminu ósmoklasisty, żebyście Państwo również wiedzieli, jak egzaminatorzy będą tutaj postępować z odpowiedziami i mogli wskazać uczniom również, na co mają zwracać uwagę, udzielając tychże odpowiedzi. Przy
na przykład zadaniach napisanie, zobaczycie Państwo, że tam są w ogóle przykłady, jak sprawdzić taką pracę wraz właśnie z tą pracą sprawdzoną i z oceną. Doszło właśnie do tej wypowiedzi pisemnej. Będzie jedno zadanie do wyboru, jedno zadanie, uczeń nie będzie miał wyboru dwóch tematów, tylko jedno określone zadanie, polecenie w języku polskim, początek wypowiedzi napisany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczeń będzie tworzył krótki tekst, mail, list, wiadomość, notatkę, zaproszenie, wpis na blogu od 50 do 120 słów, w którym przekaże i rozwinie trzy informacje. Oczywiście będziemy sprawdzać umiejętności określone podstawą programową. No i taki przykład zadania. Jesteś na wymianie międzynarodowej, w mailu do kolegi z Anglii. Poinformuj, w jaki sposób spędzasz czas wolny. Opisz dom, w którym gościsz. Napisz, jakie zwyczaje rodziny, u której mieszkasz, najbardziej Ci się podobają. Jak Państwo widzicie, jest doprecyzowane polecenie, że uczeń ma zamknąć się 50 do 120 słów, nie licząc wyrazów podanych na początku, że ocenie podlega umiejętność przekazania informacji, spójność, bogactwo, poprawność językowa, początek jest podany. I teraz, drodzy Państwo, zgodnie z tym, co mówi nam podstawa na wstępie, podstawa programowa, czyli że najistotniejsza jest komunikacja w mowie w piśmie, jak widzicie, komunikacja, czyli przekazanie informacji, to 4 punkty tutaj za to, ale tak jak powiedziałam, zaczyna się liczyć też ta jakość, czyli za spójność i logikę można dostać 2, za zakres środków językowych 2, poprawność środków językowych 2. Z tym, że to przekazanie informacji będziemy badać jeszcze pod takim kątem, czy uczeń się tylko odniósł do punktu z polecenia, czy też ten punkt rozwinął. Czyli jak miał opisać dom, w którym gości, to jeżeli tylko się odniósł jednym elementem, krótkim zdaniem, bądź dotknął tak naprawdę tylko tego podpunktu z polecenia, no to wtedy damy, że on się odniósł, a nie rozwinął. I teraz jeśli się odniósł do 3 i rozwinął 3, to dostanie tą maksymalną liczbę punktów 4. Natomiast jeśli się odniósł do 3, ale któregoś nie rozwinął, czyli rozwinął tylko 2, to będziemy z tej tabeli wyczytywać punktację na 3 punkty, jeśli chodzi o treść. Przypomnę jeszcze Państwu, że dotychczasowi egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego właśnie z mocy prawa staną się egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty i o tym mówi nam ustawa Przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Nauczyciele w szkołach publicznych będą pracować pracują na podręcznikach zakupionych w ramach dotacji. No, na przykład w przypadku klasy mojej córki zadziało się tak, że nie mają ćwiczeń, nie wiem jeszcze, bo jeszcze nie było zebrania, nie mają ćwiczeń do języka angielskiego i przypuszczam, że po prostu nie zmieścili się w kwocie dotacji. Muszę zapytać, jak to się zadziało. Myślę, że warto zapoznać się z nową listą Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeśli chodzi o podręczniki dopuszczone, żebyście Państwo też mieli ogląd, z jakich podręczników szkoły mogą pracować. No, uczniowie Wam powiedzą na pewno, z jakich pracują. W tym roku nauczyciele musieli wybierać z nowej listy do klas 1, 4 i 7. Stara lista obowiązuje w klasach pozostałych. Uczniowie gimnazjów też pracują na dotychczasowej liście podręczników dopuszczonych przez MEN. W kolejnych latach kolejne roczniki będą mogły pracować na nowej liście i dopuszczenia ze starej listy będą wygasały każdorazowo z dniem 31 sierpnia w przyszłym roku dla klas 2 i 5. Ale myślę, że warto śledzić ten rynek, żeby też wiedzieć, z czego nauczyciele pracują, bo z jednej strony rodzic bardzo chce, żeby było kompatybilnie, a z drugiej strony chce, żeby ta szkoła językowa po południu rozwijała jego dziecko, czyli żeby nie było to samo, co w szkole na lekcjach języka angielskiego.
Więc myślę, że tutaj trudny orzech do zgryzienia dla lektorów szkół językowych. Tak jak powiedziałam, teraz troszkę rzeczy takich będzie się działo w klasach 7-8, bo tam troszkę inaczej będzie zaplanowana praca. Nauczyciele musieli sobie porównać to, co zrealizowali w klasach 4-6, właśnie żeby zrealizować tą podstawę 2-1 i dobrnąć do tego poziomu A2 plus B1 w zakresie sprawności receptywnych, więc wybierali nowe podręczniki z nowej listy do klas siódmych i też myślę, że warto się tutaj zorientować. Prawie dobrnęłam do końca, jeśli chodzi o prezentację. Ale chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, no właśnie i z mojego punktu widzenia, i z tego, co rozmawiam z rodzicami, też z punktu widzenia nauczyciela, na czym zależy rodzicom tego naszego Jasia. Zdecydowanie rodzicom zależy na dobrym przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, bo wiedzą, że on w jakimś stopniu warunkuje to, do jakiej szkoły ponadpodstawowej uczniowie się dostaną. To jest taka też troszkę panika wśród rodziców, ponieważ za 2 lata do tych szkół ponadpodstawowych będzie startował ostatni rocznik gimnazjum i 8 klasy szkoły podstawowej. Czyli rodzicom bardzo zależy, żeby ich dzieci miały dobre szanse rekrutacyjne. Tak jak powiedziałam, no każdemu rodzicowi zależy na sukcesie dziecka w szkole publicznej. No i to stawia Państwa w szkołach językowych w troszkę takiej mało komfortowej sytuacji. Bo z jednej strony oczywiście rodzic się cieszy, że realizujemy inny podręcznik, że dziecko się uczy ponadto. Ale jak tylko pojawiają się jakieś kłopoty w szkole publicznej, to niejednokrotnie pewnie Państwo mieliście sytuację, że ten rodzic jednak przychodzi i mówi, bo wie Pani, tam w szkole oni robią to i to i moje dziecko tego nie umie. No i teraz zawsze warto tych uczniów sobie tak podzielić na grupy, żeby wiedzieć o tych oczekiwaniach rodzica, czy tak naprawdę to jest krok do przodu ponad to, co jest w szkole. Na czym zależy temu rodzicowi? Czy to chodzi o tą piątkę w szkole publicznej, czy chodzi o to, żeby dziecko się rozwijało? Oczywiście rodzicom zależy na dobrych materiałach językowych. Szkoły publiczne pracują na materiałach wieloletnich, bez możliwości wpisywania odpowiedzi, o tym Państwo wiecie. No tak jak powiedziałam w przypadku mojego dziecka, no niejednokrotnie myślę, zdarza się sytuacja, że po prostu jest to materiał okrojony do podręcznika bez materiału ćwiczeniowego, poza tymi kartkami kserowanymi, które przynosi pani na język obcy. Rodzicom pewnie też zależy, przynajmniej mi zależy, żeby moje dziecko miało kontakt z autentycznym językiem, czyli żeby słyszało również nagrania, nie tylko to, jak mówi lektor, ale żeby mogło usłyszeć różne odcienie, bo chociażby tembr głosu, tak jak mówimy, to już ucznia przyzwyczaja do określonego brzmienia danego języka, a później na tym egzaminie ósmoklasisty te nagrania będą bardzo różne. Tak jak Państwo pewnie odsłuchujecie nagrań z egzaminu obecnego gimnazjalnego czy też maturalnego, to widzicie, że te nagrania są różne, każdy brzmi inaczej. Rozwijanie sprawności mówienia i pisania. Na to bym położyła szczególny nacisk. Ja wiem, że są środki językowe i trochę Was nimi tutaj straszyłam w tej prezentacji, mówiąc, że system zero-jedynkowy, zadania otwarte. Ale ja myślę, że nawet jak dziecko nie zrobi któregoś itemu na te środki językowe, a będzie sobie radziło po prostu w sprawności mówienia i pisania, to ma na tym egzaminie dużo większe szanse niż dziecko, które dobrze opanuje gramatykę. No i na pewno rodzicom, i to wiem od rodziców innych, zależy na wcześniejszym rozpoczęciu edukacji w zakresie drugiego języka obcego. Ja myślę, że tutaj być może to otwiera drzwi szkołom językowym i ich
ofercie, jeśli chodzi o kształcenie językowe, bo szkoły publiczne, patrząc na ramówki, nie bardzo mają z czego dać wcześniej ten drugi język obcy. Tam dyrektor ma do dyspozycji 3 godziny na cykl dla danego oddziału. Czyli jeżeli bym nawet jako dyrektor chciała dać wcześniej drugi język obcy, to mogę dać w czwartej klasie 1 godzinę, w piątej klasie 1, w szóstej 1. I później dziecko wchodzi na drugi język obcy pod kontynuowanie tej jednej godziny, ale wtedy nie ma już godzin na żadne inne przedmioty, na co na pewno też nie będzie zgody, żeby to poświęcić wszystko na języki obce, bo jest jeszcze egzamin z matematyki ósmoklasisty, jest jeszcze egzamin z języka polskiego, no i są różne specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach publicznych. Ponieważ tu mnie Państwo pytacie bardzo często o taki kontrowersyjny zapis z ustawy, który mówi o tym, że w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 podjęcie dodatkowej pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wymagać pisemnej zgody dyrektora szkoły macierzystej. Proszę Państwa, ten zapis w ogóle nie dotyczy popołudniowych szkół językowych. Ten zapis dotyczy tylko takiej sytuacji, gdzie w szkole podstawowej numer 8. Mam cały etat, 18-18 i chcę podjąć dodatkową pracę w szkole podstawowej numer 9, na przykład w wymiarze 8-18. To wtedy w tej szkole numer 8 muszę poprosić swojego dyrektora, bo to jest moja macierzysta placówka, ponieważ tam mam cały etat, muszę poprosić o zgodę na podjęcie w szkole podstawowej numer 9 o zgodę. Zatrudnienie w szkołach językowych nie podlega tutaj takiej no, bardzo restrykcyjnej regulacji. Dużo rzeczy, proszę Państwa, bym jeszcze tutaj mogła o tej reformie powiedzieć, ale czas się nam niemalże skończył. Pearson uruchomił stronę o reformie edukacji i na tej stronie możecie Państwo w poszczególnych zakładkach przeczytać i o ustawach, i rozporządzeniach, i jest podstawa programowa dostępna. Ona jest też dostępna na stronie CKE przy egzaminie ósmoklasisty i ramowe plany nauczania, i o tym egzaminie właśnie, i o kwalifikacjach nauczycieli w szkołach oczywiście publicznych. Gdybyście Państwo jednak czytając, nie znajdowali odpowiedzi na nurtujące Was pytania, to jest również na dole każdej z tych poszczególnych stron, z tych zakładek, takie okienko, ekspert odpowiada i możecie Państwo tam zadawać mi pytania. Mamy jeszcze 2 minutki, więc myślę, że mogłabym odpowiedzieć na jakieś pytanie z czatu. Czyli rozumiem, że na egzaminie gimnazjalnym jeszcze przez 2 lata obowiązuje podstawa. Tak, tak, proszę Państwa. Miało być tak, że od roku 2018 do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będzie się liczył wynik z egzaminu rozszerzonego. CKE się z tego wycofuje. Cały czas będziemy do końca istnienia gimnazjum liczyć tylko poziom podstawowy. Czy siódme klasy dopuszcza do konkursów gimnazjalnych, językowych? Czy siódme klasy? Nie bardzo rozumiem. Rozumiem już pytanie. Myślę, że jest to kwestia regulaminów poszczególnych konkursów językowych i te regulaminy i organizatorzy mają świadomość, że zmieniła się struktura szkół, więc będą na pewno zmieniać te regulaminy, zwłaszcza, że zmieniło się rozporządzenie dotyczące organizacji konkursów. Jest bardzo dużo obostrzeń dotyczących ochrony danych osobowych. Na przykład ja w swoim ośrodku organizowałam taki konkurs dla szkół podstawowych i dowiedziałam się w tym roku, że powinnam go przekazać do szkoły podstawowej jakiejś, ponieważ Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie ma prawa przetwarzania danych osobowych uczniów. Ma prawo przetwarzać dane osobowe nauczycieli, nie ma prawa przetwarzać danych osobowych uczniów. Więc wracając do Państwa pytania, myślę, że trzeba zajrzeć do regulaminów i te konkursy powinny
zostać, jeśli chodzi o siódmoklasistów, w jakiś sposób tak uregulowane, by również te dzieciaki mogły uczestniczyć w tych konkursach. Trzeba by przystąpić do olimpiady językowej państwowej. Szkoła musi zgłosić co najmniej 10 uczestników. Z tego, co mi wiadomo, nie ma wymaganej minimalnej liczby uczestników, ale proszę też wejść na stronę olimpiady i przeczytać w regulaminie. Być może coś się zmieniło, ale tak nie było, że trzeba zgłosić co najmniej 10 uczniów. Jeszcze jakieś ostatnie pytanko, myślę, że możemy wyszukać. Tu Państwo piszecie o ćwiczeniach. Dziękuję za odpowiedź. No nie widzę tu takich pytań. U mojego syna są ćwiczenia. Ja, proszę Państwa, tu u siebie niestety już nie widzę pytań, które wybrzmiały na początku, bo mi się tutaj to wszystko przesunęło, ale w takim razie ja Państwu bardzo dziękuję, bo nie chciałabym Was tutaj trzymać wiem, już przypominam sobie pytanie, które widziałam jednym okiem. Mimo, że nie będzie, czy jest obowiązek przystępowania do egzaminu na poziomie rozszerzonym, gimnazjalnym po podstawie 3.1? Tak, proszę Państwa, ten obowiązek został zachowany, mimo że egzamin nie będzie brany pod uwagę. To jest po prostu sprawdzenie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminem zewnętrznym realizacji podstaw programowych w szkołach publicznych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to proszę już je przekierować na stronę Pearsona, Reforma. Mam nadzieję, że troszkę niejasności wyjaśniłam i zapraszam Państwa na kolejne webinarium, jeśli takowe będzie. Do zobaczenia bądź usłyszenia.